naszym zgromadzeniu eucharystycznym, w czasie którego świętujemy 40. rocznicę powstania Związku Solidarność, a także 450. rocznicę namalowania tego obrazu na Bożej Pocieszenia. Chciałbym serdecznie powitać księdza arcybiskupa Józefa Głównego, metropolitę wrocławskiego, wraz z przybyłym duchowieństwem, w szczególności z kapelanami Solidarności, obecnymi i byłymi. Witam posłów do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Jarosława Obrębskiego, wojewodę dolnośląskiego, przedstawiciela marszałka województwa dolnośląskiego. Witam przewodniczącego sejmiku pana Andrzeja Jarocha wraz z radnymi. Witam pana Jacka Sutryka, prezydenta miasta Wrocławia wraz z radnymi Miejskiej Rady Wrocławia. Witam pana Romana Podolskiego, starostę powiatu wrocławskiego, pana Romana Kowalczyka, dolnośląskiego kuratora oświaty. Serdecznie i gorąco witam wszystkich uczestników strajku z sierpnia 80. roku, z panem Jerzym Biurkowskim na czele. Witam pana Krzysztofa Balawajdera, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, pana Marka Mutora, dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, pana Andrzeja Drogonia, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pana Zbigniewa Mląckiego, dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i pana Kazimierza Kimso, przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Witam też poczty sztandarowe, które przybyły na naszą dzisiejszą uroczystość. Witam poczet sztandarowy Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Witam poczet sztandarowy Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Witam poczet sztandarowy Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Solidarność Dolny Śląsk. Witam poczet Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Witam poczet Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Witam poczet Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Volvo. Witam poczet Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Norwis Chłodnie Polskie Spółka z o.o. Witam poczet sztandarowy Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej. Witam poczet sztandarowy Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu. Witam poczet sztandarowy Organizacji Oddziałowej NSZZ Solidarność Oddział Wrocław PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu. Witam poczet sztandarowy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów Dolny Śląsk Oddział Wałbrzych. Poczet sztandarowy Górnicy Podgórza z Wałbrzycha NSZZ Solidarność. Poczet sztandarowy KWK Wiktoria Wałbrzych NSZZ Solidarność. Poczet sztandarowy Przedsiębiorstwa Górniczych Wałbrzych NSZZ Solidarność. Poczet sztandarowy Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych WAMAK NSZZ Solidarność. Witam poczet sztandarowy Polregio Dolnośląskiego Oddziału Przewozów Regionalnych we Wrocławiu NSZZ Solidarność. I poczet sztandarowy NPK Wrocław. Witam też poczet sztandarowy tutaj nasz duszpasterstwa ludzi pracy przy Alei Pracy. Witam was wszystkich serdecznie na tej pięknej uroczystości. Ta 40. rocznica Solidarności zgromadziła nas tutaj, żeby też podziękować tym kościele Matce Bożej Pocieszenia w tym cudownym wizerunku. Pozwólcie, że tylko parę zdań powiem.
obchodu 450. rocznicę namalowania. W 1570 roku został namalowany na prośbę generała zakonu jezuitów, na prośbę skierowaną do papieża. To jest kopia obrazu z Bazyliki Matki Bożej Większej z Rzymu. 5 kopii namalowano, jedna z kopii trafiła do jezuitów we Lwowie, którzy tam prowadzili kościół i kolegium. I bardzo szybko obraz stał się cudowny. Przed nim modlili się i królowie Zygmunt III, Jan Kazimierz Władysław IV, Jan III Sobieski. Modlili się też hetmani Stefan Czarniecki, Jerzy Ozdolinski, Stanisław Jabłonowski, wielu innych. Przeważnie przed wyprawami wojennymi. Przed tym obrazem zanosili swoje modły, gdy wyprawiali się przeciwko Turkom, Niemieckiemu, Rakoczemu. I odnosili zwycięstwa, za które z kolei przychodzili dziękować Matce Bożej. Wiemy, że ten obraz wiąże się też z takim najważniejszym wydarzeniem tamtych czasów. Mianowicie w 1656 roku król Jan Kazimierz na Czerwonki ślubował się całym narodem, że czcić będzie na świecie Maryję Pannę jako królowej Polski. I wkrótce po tym, w tym kościele, na prośbę w kościele jezuitów, na prośbę samego króla Jana Kazimierza, nuncjusz papieski Piotr Witoni pod koniec litanii lorentańskiej dodał po raz pierwszy trzykrotne wezwanie Regina Polonie, korony Polski, królowo Polski, módl się za nami. Więc przed tym obrazem po raz pierwszy wezwano Najświętszą Marię Pannę jako królową Polski. I też wspierał z cudów ten obraz, został koronowany w 1905 roku. Sama koronacja w dniu 28 maja 1905 roku przez arcybiskupa Józefa Pilczewskiego zgromadziła we Lwowie na Placu Mariackim ponad 100 tysięcy osób. I też ciekawe, jeżeli dobrze się przyglądniemy temu obrazowi, te korony, które otrzymał obraz korony papieskiej, Maria otrzymała koronę na wzór Kazimierza Wielkiego, czyli koronę kazimierzowską, a Pan Jezus otrzymał koronę Jagiellońską. I to on, ten obraz łączy ze sobą te dwie dynastie, Piastów i Jagiellonów, czyli łączy nas z całą narodową historią. I tak też było. Po wojnie w 1946 roku jezuici przywieźli obraz do Polski, przez jakiś czas przebywał w Krakowie, a tutaj w 1974 roku przychodzi obraz do naszej parafii, a kardynał Henryk Gulbinowicz 2 października 1976 roku dokonuje uroczystej intronizacji. I tutaj też następuje odrodzenie kultu. Matka Boża, trzeba powiedzieć, tak to interpretujemy, przybyła tutaj na parę lat przed ważnymi wydarzeniami, które miały się rozegrać na początku lat 80. w Polsce, w szczególności w naszym mieście. Trzeba powiedzieć, że Matka Boża Pocieszenia w tym wizerunku chciała być w tym czasie we Wrocławiu. Chciała być tutaj i chciała być otoczyć opieką rodzącą się Solidarność. Matka Boża Pocieszenia bardzo szybko też zyskała taki nieoficjalny tytuł Matki, Patronki, Robotników i Solidarności. Tutaj pamiętamy szczególnie ten czas Solidarności, później stanu wojennego, gdzie pod ówczesny proboszcz Adam Wiktor tu właśnie gromadził robotników, akademików, młodzież wszystkich stanów na mszę świętą zabójczyznę w czasie stanu wojennego. I w tym roku ta nasza uroczystość 450-lecia namalowania tego obrazu zbiegła się też z rocznicą właśnie 40-lecia Solidarności. Tylko powiem tyle, że gdy pana przewodniczącego związku pytałem, czy obchodzimy to razem, czy osobno, powiedział od razu razem. I jakby nie miał wątpliwości co do tego, żebyśmy właśnie przy okazji tutaj uczcili Matkę Bożą Pocieszenia. Też pierwotnie mieliśmy odprawiać tę mszę świętą polową przed zajezdnią, przed budynkiem zajezdni, ale epidemia pokrzyżowała nam plany, więc odprawiamy ją przed oryginałem. Tam mieliśmy zapaść tylko głowę. Więc cieszę się i tak jak na początku, kiedyś w czasach Solidarności modliliśmy się do Matki Bożej Pocieszenia, tak teraz też się modlimy tym wezwaniem, które nam odpowiada ten napis na ołtarzu. To jest oryginalny z tamtych czasów napis. Modlimy się
swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, niech przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z tego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Wiele wycierpi, że będzie zabity. I wówczas dochodzi do sumienia.
napięcia między Chrystusem a Piotrem. Piotr bierze na bok swego mistrza i zaczyna mu robić wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Niech nigdy nie przyjdzie do Ciebie. I wówczas padają słowa, które swą surowością nas zaskakują. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawalny. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Takiego słowa nie powiedział Chrystus do nikogo. Ani do Judasza, ani do swoich najbardziej zagrożonych przeciwników, którzy czekali na jego życie. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Chrystus tak ostro zareagował na słowa Piotra. Dlatego, bo Piotr zaatakował istotę zbawczego planu Chrystusa. Próbował stanąć na drodze miłości, która przez cierpienie i śmierć na krzyżu Syna Bożego miała się w pełni objawić i wysłużyć człowiekowi dar życia wiecznego. To najbardziej zabolało Pana Jezusa, bo gdyby chciało odwieść od tego, co było przedmiotem jego głównej misji. Po to przyszedł, aby przez ofiarę krzyża otworzyć nam drogę do Niego, aby nas bawić. A Piotr mówi, nie. Do Chrystusowego cierpienia i do Chrystusowej śmierci będą musieli dodać coś własnego, realizując wezwanie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Każdy z uczniów musi, każdy z nas do tego Chrystusowego cierpienia musi dodać coś własnego, coś swojego. I to jest zawarte w tych słowach Pana Jezusa, żebyśmy wzięli krzyż swój i byśmy Chrystusa naśladowali. Różne są te nasze krzyże. Choroba, cierpienie duchowe i fizyczne. Problemy z dorastającymi, a może i z dorosłymi dziećmi. Doznana krzywda, niezrozumienie bliskich sobie osób, podarcie z godności ludzkiej, pozbawienie praw. Jakie by te krzyże nie były, sprawiają nam ból i odbierają radość życia. Co w takiej sytuacji robić? Na kogo wtedy możemy liczyć? Ilekroć człowiek stoi na rozstajnych drogach, kiedy musi podjąć ważne decyzje i dokonać kluczowych dla swojego życia wyborów, wówczas Chrystus mówi nam głosem sumienia. Wybierz tę drogę, po której ja będę mógł iść z tobą. Nie jakąś inną. Tą drogę, którą ja będę mógł iść z tobą. Wybierz ją nawet wówczas, gdy będziesz musiał drogo za to zapłacić. Kiedy będziesz musiał zostawić coś bardzo bliskie, drogiego, co ci się na razie wydaje, że jest niemożliwe, że nie będziesz mógł bez tego żyć. Wybierz jednak taką drogę, po której będziemy mogli iść raz. Tak jest w naszym sumieniu. Apeluję do nas, bo to nas pierwszy. My taką drogę wybrałem. Ale człowiek słyszy również inne głosy. Wybierz taką drogę, na której nic nie musisz stracić. Na której nic nie musisz ryzykować. Zostaw w spokoju słowa, obietnice. Bo to są tylko słowa. A tu masz w zasięgu ręki rzeczy i wartości konkretne. Bracia i siostry, czy mamy odwagę zaufać obietnicy Chrystusa? I czy mamy w sobie tyle determinacji, aby podać mu rękę i powiedzieć, pójdę z tobą, chociaż mi bardzo ciężko. Serce mi krwawi, śmieją się ze mną,
stałem się pośmiewiskiem, ale pójdę razem z Tobą, bo Ci wierzę jako mojemu Bogu i jako mojemu Zbawicielowi. Chodź się ze mnie wydźwignąć, chodź na piętno, chociaż izolują, pójdę z Tobą. Czy mam tyle utwarli? I drugie bardzo ważne pytanie. Czy starcza na odwagę, by towarzyszyć bliźnim i pomagać im w niesieniu ich krzyża, pomimo ciężaru naszego własnego? Pytanie o to, czy potrafimy być solidarni. Słowo solidarność kojarzy nam się z naszą współczesną historią. Słusznie. Bo solidarność przez ostatnie 40 lat kształtowała naszą ojczystą historię, historię Europy, zapalała ogień sprzeciw wobec deptania ludzkiej godności i praw, a szczególnie praw ludzi pracy, sprzeciwu wobec ideologii komunistycznej, która degradowała człowieka i ograniczała jego wolności polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne. Doprowadziło to do zmian, z których dzisiaj jesteśmy bardzo dumni. Ale nie można zapomnieć, że solidarność to postawa i cnota społeczna, która ma doniosłe znaczenie dla człowieka i społeczności, w której żyje. Zasadniczą cechą tej postawy jest, jak to określił na ziemi święty Jan Paweł II, zasadniczą cechą tej postawy solidarności jest mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich, każdego z osobą. W tym znaczeniu solidarność nie jest tylko sympatią, współczuciem, wewnętrznym sprzeciwem wobec zła dotykającego drugiego człowieka, lecz jest wewnętrznym zobowiązaniem się do odpowiedzialności za drugiego, odpowiedzialności za wszystko. I z tą postawą, z tą cnotą wiąże się pewien styl życia, sposób życia w jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą. Kiedy rodziła się solidarność, obok siebie stali robotnicy, inteligencja, profesorowie uczelni, studenci, wierzący i niewierzący, kapłani na terenie zakładów odprawiali msze święte, spowiadali, a pracownicy stawiali posągi swoich świętych patronów. Nikomu to nie przeszkadzało. Nikt nie protestował. Księża mogą powiedzieć, ile święci tych figur, wszystkich patronów, górników, kutników i innych. Nikomu to nie przeszkadzało. Szanowano się. Za solidarność, za bezprzemocowe działania, za prowadzony dialog podziwiany na Europie i na świecie. W krajach bloku komunistycznego opozycja inspirowała się naszą drogą do wolności. Co dziś pozostało w naszej ojczyźnie z tego stylu życia? Powiedziałem, to jest styl życia, to jest solidarność, to jest właśnie ten sposób życia, co dzisiaj z tego stylu życia pozostało. W jakim miejscu jesteś? Owszem, mamy niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność, którego 40-lecie powstania świętujemy. I cieszymy się, że w swej działalności jest wierny ideałom sierpnia, że przechowuje
całą tę piękną tradycję solidarnej walki o wolność, godność i prawa człowieka pracy. Drodzy działacze, członkowie Solidarności, przyjmijcie moje, przyjmijcie nasze słowa uznania, wdzięczności i gratulacje z okazji waszego święta. Bądźcie wierni wszystkim tym wartościom, na których Solidarność powstała i którymi kieruje się w swoim działaniu do dnia dzisiejszego. Świat pracy, nasza ojczyzna potrzebują związku zawodowego Solidarność i postawy Solidarności. Obecne czasy, bracia i siostry, wołają o solidarność z tymi, którzy nas leczą, chronią przed koronawirusem, z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, całym personelem medycznym, pracownikami domów pomocy, służbami mundurowymi, członkami sztabów kryzysowych. Obecne czasy wołają o solidarność z tymi osobami, nie o izolację, odwracanie się. Trzeba być z nimi solidarnymi, trzeba ich wszystkich wspierać. Czasy nasze wołają także o solidarność z właścicielami bankrutujących firm, rodzinnych zakładów, z pracownikami, którzy stracili pracę i stoją przed firmem utraty pracy, a tym samym utraty środków potrzebnych do utrzymania. Kochani, czasy nasze apelują także o solidarność z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, którzy podejmują działania na rzecz zminimalizowania skutków pandemii. Długo byłoby jeszcze wyliczać wszystkie te obszary naszej działalności, które domagają się postawy solidarności. Bo jest ona dzisiaj tak samo potrzebna, jak była w sierpniu 1980 roku i przez następne lata. Dzisiaj też jest potrzebna. Tak chętnie mówimy o pluralizmie. Wszyscy się na ten pluralizm powołują, wystarczy posłuchać tych wypowiedzi. Można odnieść wrażenie, kochani, że ci, którzy mówią o pluralizmie, rozumieją to jako przeciwieństwo solidarności. Tymczasem solidarność to jedność w wielości. Taka była solidarność, ona taka do dzisiaj jest. To jest prawdziwa i ewangeliczna postawa solidarności. Jedność w wielości, z poszanowaniem. Ona spaja społeczeństwo, zabezpiecza godność i prawa każdej osoby ludzkiej, a równocześnie dobro wspólne i prawa społeczności. Siostry i bracia, Solidarność mówi o mocy i wielkości człowieka, który przekracza swój egoizm, który nie kieruje się tylko swoim interesem, swoim dobrem, przekracza i bierze na siebie ciężar drugiego człowieka. Każdy z nas ma w sobie tę moc. Każdy z nas ma w sobie tę moc, zwłaszcza wtedy, kiedy swoje życie zawierzy Chrystusowi. Kiedy próbuje dostosować swoje życie do Jego Ewangelii i nie ogląda się na innych, ale żyje w jedności z Bogiem i z tym.